Siema, siema, Tajtori. Jako, że coraz bliżej już do 100 tysięcy subów i jako, że ciągle się pytacie mnie, czy możecie wbić do mojego klanu, albo czy mogę zwolnić miejsce w moim klanie i tym podobne, no to pomyślałem, że stworzę czwartą akademię mojego klubu. Czyli będzie to kolejny klan dla widzów Toriego, więc będziecie mieli kolejne 100 miejsc, żeby wbić do mojego klubu. Wow! Zaraz wszyściutko wam wytłumaczę, ale najpierw jak możecie, to szybko zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. No bo już się zbliżamy do tych 100 tysięcy, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby się je udało wbić. A jak będzie 2000 lajkaczy, no to będę myślał, żeby częściej wrzucać odcineczki. Więc dobra, to są takie podstawowe informacje, a my teraz przejdziemy sobie do topki i tutaj wszystko wam wytłumaczę. A więc dobra, jestem już w polskiej topce klubów i najpierw przedstawię wam te klany, które są moje już, bo tego jeszcze nie stworzyliśmy, tego czwartego, i na tym odcinku go stworzymy. Ale najpierw pokażę wam właśnie te, które już są, moje akademie i mój klan. Więc to jest mój główny klan, Kolce Spike'a. On jest na 19 miejscu w topce polskiej, ale to dlatego, że wyszła jedna osoba, tak to byłby wyżej. No więc macie jedno wolne miejsce, od 16 tysięcy puszek zapraszamy. Jest ogólnie bardzo dużo podróbek mojego klanu i to też wam zaraz pokażę. No bo patrzcie na to, Król Tori, tutaj to jestem ja, jestem zawsze na ostatnim miejscu, więc to jest prawdziwy, jedyny klan Kolce Spike'a. Jest dużo podróbek, już wam to pokazuję, ile jest podróbek, poczekajcie. Dobra, wpisujemy Kolce Spike'a. Dobra, pyk. No i dobra, zobaczcie. Cyk, 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 cyk. 64 podróbki, czyli 64 osoby próbowały stworzyć taki sam klan i się podszywać. No więc dlatego mówię, żebyście się nie dali nabrać. Nie wiem, czy jest jakiś klan tutaj 100 na 100, albo 9, tak, że to ma tak więcej członków oprócz mojego. No chyba nie ma, ale nie zmienia to faktu, że no trzeba uważać i żebyście się nie dali nabrać. Szukajcie, czy jest Król Toli pierwszy na samym końcu, bo wtedy to będzie jedyny klan. No i my też jesteśmy wysoko w topce, więc po tym nas możecie rozpoznać. Ale dobra, to był mój pierwszy główny klan, teraz przechodzimy do drugiego, który też jest wysoko w topce, wam powiem. To jest moja druga akademia i są to Korzenie Spike'a. I oni są tutaj gdzieś na 56 miejscu, tak jest, mamy Korzenie Spike'a, 56 miejsce w Polsce. Lord Crushville, najwięcej pucharków. No i to jest akademia klanu Kolce Spike'a. No i tak to właśnie wygląda, pokażę tutaj wszystkich członków. Tak to właśnie wygląda. Możecie wpadać tutaj od 14 tysięcy puszek, no też to trochę jest sporo. Aczkolwiek myślę, że niektórzy z was nie mają klanu, a właśnie mogliby wbić do naszego i by było spoczko. Opatrzcie, drugi Lord Crushville. Tutaj co chwilę Crushville są. No jest, tak to właśnie wygląda, to są wszystkie osoby w tym klanie. Oskar jest tutaj dowódcą, którego oczywiście pozdrawiam. Teraz poczekajcie, bo muszę sobie wyłączyć, żeby mi tutaj nie przeszkadzali, gdyż nagrywam odcineczek. No i dobra, w ogóle patrzcie, jaki nie fart, 99 na 100 w Robloxie. No ale dobra, przechodzimy do kolejnego klanu, który na pewno też jest w topce. Bo wszystkie moje klany są w topce, aczkolwiek te już są trochę niżej, bo... poczekajcie, trochę jakiś lag. Okej, a więc na 103 miejscu są Igły Spike'a. No i tutaj jest Unvox z założycielem, którego też pozdrawiam bardzo. Tak to właśnie wygląda, to jest nasz klanik, on jest już od 13 tysięcy puszek, no więc już troszkę mniej. Więc oczywiście też was do niego zapraszam. To jest ten oto klan, polecam Igły Spike'a. Tak to wygląda, to są na razie moje dwie akademie. No i jeszcze jest oczywiście jedna i tutaj mi się jedna rzecz nie podoba w niej. Muszę ją znaleźć, poczekajcie. Bo jak widzicie, wszystkie moje klany mają zielone ikonki. I czekajcie, czekajcie. A tutaj jest pewien problem, iż gdyż, nie wiem, czy już ich nie zgubiłem. Kurde, serio, wyżej byli. Ajajaj, dajcie mi chwilkę, muszę ich poszukać. Kwiaty Spike'a musimy znaleźć. Na pewno są w topce, tylko muszę znaleźć na którym miejscu. Uwaga, uwaga. Masakra, Toli będzie teraz szukał pół dnia. Gdzie są tutaj kwiaty Spike'a? Halo, 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 halo. No kurde. Dobra, są od... Ej, one były od razu po igłach, jak jestem głupi. No patrzcie, wystarczyło o jedno do tyłu wejść. Dobra, i to jest moja trzecia akademia. I tutaj jest założycielką Domi z Łukaszem. I ogólnie jak to oglądacie, to zmieńcie, żeby był zielony kaktus, bo czerwony to nie jest nasze. Musi być wszystko zielone, nie? To jest taka zasada. I tutaj też jest od 13 tysięcy puszek. Tak to wygląda właśnie. Więc jak widzicie, mam cztery klany w topce. Oczywiście tutaj też pozdrawiam wszystkich jego członków. No i dobra, gdy już to jest zrobione, to teraz zakładamy nowy klan. Dobra, ziomeczki, więc ja już jestem tutaj w grze z Brawlixem. I jestem z Brawlixem, bo Brawlix będzie założycielem tej czwartej akademii, którą nazwiemy Nasiona Spike'a. I ona... O, ktoś teraz zostawił subika, więc możecie zostawić i na moim kanale, i na Brawlixa, do którego w sumie też wam dam link w opisie, więc możecie tam wbić. No i dobra, Brawlix, ty już teraz w sumie możesz go założyć, bo jeszcze on nie jest założony. Będziecie mieli tutaj też obraz Brawlixa, jak to zakłada, bo on też nagrywa teraz.
No, więc tam powoli zakładaj. Nazwa to nasiona Spike'a, tak? Taką dajesz? Tak, okay. Już daję. Przerzucę was teraz na jego obraz, żebyście widzieli, jak on to zakłada tam wszystko. I od razu mówię bardzo ważną rzecz, bo na początku ten klan będzie od zera pucharków, tak. Ale my będziemy go cały czas zwiększać, wiecie, jak już wbije full, no to damy znowu jakiś tam, jakby to powiedzieć, no jakiś zakres pucharków. No i będziemy cały czas go zwiększać, więc no, możliwe, że jak oglądacie ten film, to już jest on od, nie wiem, 10 tysięcy czy coś takiego, więc żebyście się nie denerwowali, nie? No jest też tylko 100 miejsc, więc każdy niestety nie da rady wbić. Ale mam nadzieję, że większości z was się uda. No i dobra, jak tam ci idzie? Bo ja podglądu jeszcze nie mam. Właśnie dobrze, właśnie robię opis. Dobra, spoczko. Jest już opis robiony. No i ogólnie mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem, tak jak mówiłem, bo im będzie ich więcej, to może założymy jakąś kolejną akademię. Spoczko też by było, jakbyśmy tą akademię wbili tak, żeby do topki doszła, bo w sumie cztery klany są w topce, nie? To piąty byłby też spoczko. Dobra, już mam. Jest już założone, tak? Dobra, to ja wyszukam teraz tego klanu. Nasiona Spike'a, tak? Taką nazwę podjęliśmy, ktoś mi tam ją kiedyś na live'ie pisał, żeby coś takiego dać. Więc dobra, czekaj, ja już wchodzę, szukaj klubów. Nasiona Spike'a. Dobra. O kurde, myślałem, że jest tak dużo ich. Nie, dobra. 17 366 pucharków. Jest, pierwsze tutaj, od razu jak wpisujecie, to jest pierwsze. Pisze bardzo ładnie na zielono, już napisał nawet, kurde. Oficjalna Akademia Klanu Toriego. Bardzo, bardzo dobrze. Reszta opisu będzie jeszcze. No, jeszcze wszystko tam poogarniamy. Jak widzicie, to jest Brawlix z dowódcą, więc... No jak nie będziecie pewni, czy to jest właściwy klan, no to... Jak jest w nim Brawlix i jest on dowódcą, no to właśnie to jest ten prawdziwy klanik. No, na razie jest zero pucharków, ale też by jest zwiększał, nie? Jak już będzie full, to no, tak. No tak, tak, będziemy zgadywać. W ogóle polecamy tu wbijać, bo też jest grupka na Messengerze, możecie z nami popisać i tym podobne, więc no, klany Toriego polecam jak najbardziej. A my na koniec może jeszcze zagramy sobie jakąś gierkę Brawlix, tak żeby no, coś pyknąć no, na tym odcinku. Być. Dobra, no, może być. To może duo. No, możemy duo, dobra, niech będzie duo. Ja spróbuję. To ja tym razem, bo dzisiaj trafiłem Star Power do Gina, to ja... A, właśnie tam widziałem, coś trafiłeś. No i w sumie dobra, ja wezmę Shelly, bo Gin i Shelly to będzie dobre duo. Będzie przyciągał tym skinem do PSG, bo jak to nagrywam, to ogólnie właśnie jest ten dzień, gdy wyszedł challenge z PSG. A jak wy to oglądacie, no to jest już to trochę później, bo nagrywamy na zapas, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Dobra, leć po tego Power Cubesa tam, Brawlix. Rozwalaj go. Tam, tutaj idzie. O, już jest tu jeden. Okej, okay, ja się nim zajmę, to tam porozwalaj tego Power Cubesa. Oj, nie wiem, tak się zajmę, że dednę. Dobra, zostaję. Ja pierdzielę. Może być szybka gierka. Kurde. To nieźle nam poszło. To było słabe. No ale to było słabe. Tego nie było, tego nie było, tak? No dam. Dobra, no w sumie nie wiem, nie przedłużajmy tego odcinka, może zakończymy go w ten sposób, fajnie nam poszło. Jeszcze raz pamiętajcie, żeby wbijać do klanu, wszystkie klany wam dzisiaj moje pokazałem. No i do Brawlixa też możecie wpadać, macie link w opisie, no, pożegnaj się. Na razie, pozdrawiam moich widzów oraz widzów twoich. Dzięki, no i siemanko wszystkim, cześć. Dobra mordeczki, tutaj macie pokazanych trzech zwycięzców w konkursie, gratulacje dla was. Oczywiście jak nie wygraliście, to nie przejmujcie się i nie piszcie mi, że o, znowu nie wygrałem i tym podobne. No bo ja chciałbym, żeby naprawdę każdy zdobył tego skina, ale nie jestem w stanie, uwierzcie mi, że one nie są też takie tanie. No i nie stać mnie, żeby kupić 1000 takich skinów. Ale oczywiście będzie kolejny konkursik za niedługo, więc no nie poddawajcie się, może na pewno za którym razem wam się uda. Na 100 tysięcy jak wbijecie subów, to zrobię kolejny konkursik, więc już niedużo brakuje, dlatego za niedługo on będzie. A ja dziękuję wam za wytrwanie do końca, zwycięzcom jeszcze raz gratuluję. Zgłoście się do mnie na Facebooku, tam wszystko sprawdzimy co i jak. No i jak się okaże, że nie oszukiwaliście, no to oczywiście dam wam nowe skiny, które będziecie chcieli. A ja się już z wami żegnam, dzięki za wytrwanie do końca, trzymajcie się, cześć!